Kazanie zatytułowałem Jak i co myślisz o sobie? Gdybym zadał wam takie pytanie, to myślę, że jeśli jesteśmy psychicznie zdrowi, to oczywiście powiedzielibyśmy, że dobrze o sobie myślimy, bo trudno żyć myśląc o sobie źle, prawda? No więc chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy rzeczywiście tak jest, że wiemy wszystko, czy myślimy o sobie w taki sposób, w który zachowalibyśmy się w każdej sytuacji, w każdej okazji. Dwie postacie. Jedna z tych postaci to człowiek, który jest absolutnie oddany Bogu. Człowiek, przez którego Bóg przekazuje poselstwo prawdy zeświadczonemu, odstępczemu ludowi izraelskiemu. Ludowi, czy kościołowi, który upatruje Boga w bóstwach pogańskich, oddaje im cześć, czy to będą Aszery, czy Aszera, czy Baal, czy inni bogowie ludów, pośród których oni żyją. Co więcej, możemy powiedzieć, że w tamtym czasie ten, który jest przeciwnikiem Boga, miał 400 kapłanów, a Pan Bóg miał tylko jednego, przepraszam, nie kapłanów tylko, ale także i proroków, a Pan Bóg miał tylko jednego i o nim właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć. A drugi człowiek to człowiek, który był poganinem, a więc nic nie miał wspólnego z narodem izraelskim. Może jedynie genealogia Izraela sięgała tego narodu, dlatego że Abraham pochodził z tego narodu. Mowa o pewnym Aramejczyku. Jak wiecie, naród izraelski to oczywiście potomkowie Abrahama, a bliżej Jakuba. I Abraham wywodził się właśnie z Aramu. Był Aramejczykiem, chociaż Aramejczycy później byli wielkimi przeciwnikami Izraela i często walczyli z Izraelem. No więc najpierw udajmy się w Słowie Bożym do Listu do Rzymian, do 12 rozdziału i 16 wiersza. Jest tam zachęta apostoła Pawła do tego, abyśmy byli wobec siebie jednakowo usposobieni. Abyśmy nie byli wyniośli, lecz do niskich się skłaniali i nie uważali siebie za mądrych. No, zazwyczaj to nie uważamy siebie za głupich, ale uważamy siebie za mądrych, za ludzi rozsądnych, za ludzi, którzy mogą komuś coś podpowiedzieć, mogą wskazać wyjście z różnych sytuacji. Ale apostoł mówi tutaj o skromności naszej, ale także mówi o poznawaniu siebie, bo im bardziej siebie znamy, tym bardziej odporni jesteśmy na pewne nieprzewidywalne zachowania, które mogą pojawić się w naszym życiu. A w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale i w 18 wierszu tak napisał. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Ciekawa perspektywa, prawda? Zachęta do tego, aby stać się głupim, by potem stać się mądrym. Ale tu nie chodzi o taką głupotę, która aż bije po oczach, ale chodzi o to, by w oczach innych ludzi, chociaż możemy być uznani za głupich, to jednak poprzez zrozumienie tego, w czyich rękach jesteśmy, kto jest naszym kreatorem i kto nas prowadzi, stajemy się mądrzy. No więc popatrzmy na tą mądrość osobistą dwóch ludzi, którzy zapisani są na kartach Słowa Bożego. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale i w 4 wierszu czytamy o tym pierwszym człowieku. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż
moi ojcowie. Wiecie, o kim mowa, prawda? Eliasz. Człowiek, którego wiara była czymś zupełnie niezachwianym. Wiara, która opierała się na mocy Bożej, na zrozumieniu tego, kim jest Bóg. To, co zdarzyło się przed tym fragmentem, który opisuje jego ucieczkę na pustynię damasceńską, jest spektakularnym działaniem. Działaniem człowieka, który odpowiada na Boże polecenie i którego wiara jest stała i mocna. Wiemy, co stało się na Górze Karmel. Wiemy, że tam byli prorocy i kapłani Baala. 400 osób. Kapłani, których ustanowiła Jezebel. Widzimy ludzi, którzy czynili wszystko, by udowodnić, że jednak Baal jest prawdziwym i żywym Bogiem. Chociaż Baal nie był żadnym Bogiem, był jedynie wyobrażeniem ludzkim ludzi, którzy odrzucili prawdziwego Boga. I tam właśnie na Górze Karmel Eliasz przejawia niezwykłą wiarę. Przejawia wiarę, która naprawdę jest godna naśladowania. To jest wiara, dzięki której mógł przebrnąć przez tą ciężką sytuację. Musiał uwierzyć, że na wskutek jego modlitwy Bóg ześle ogień i pochłonie ofiarę. Być może ta wiara sięgała tylko dotąd, że jednak przyjdzie ogień, który pochłonie ofiarę złożoną na ołtarzu. Ale Pan Bóg poszedł o wiele dalej, bo nie tylko pochłonął ofiarę, ale także i sam ołtarz zbudowany z kamienia. Wiecie, wszystkie materiały, jakie są na świecie, mogą ulec unicestwieniu przez ogień. To nie jest tak, że są pewne materiały niepalne. One są niepalne, palne w pełnej temperaturze. Ale kiedy ta temperatura przekracza pewne granice, to również i kamienie się palą. Kiedybyście oglądali zdjęcia z Hiroshimy i z Nagasaki po wybuchu jądrowym, zauważylibyście, że nawet kamienie się paliły i topiła się skała. Więc możemy powiedzieć, że nie ma takiego materiału na ziemi, który nie mógłby być spalony. Dlatego Księga proroka Izajasza mówi nam, że przyjdzie taki dzień, który pali jak piec, w którym nie tylko bezbożni ludzie zostaną unicestwieni, ale nawet dzieła ludzkie na tej ziemi zostaną unicestwione, spalone. No więc Pan Bóg poszedł jeszcze dalej, bo nie tylko spalił ołtarz, ale także spowodował, że woda, która była wokół ołtarza w rowie wykopanym przez Eliasza, paliła się jak benzyna. A więc można by powiedzieć, że Pan Bóg czasem wykracza poza czy ponad naszą wiarę. Działa w sposób spektakularny. No ale to nie tylko to wymagało wiary. Bo jak wiecie, ta historia zdarzyła się w obliczu ogromnej suszy, która nawiedziła ziemię Izraela. Suszy, która spowodowała głód, która spowodowała ogromne problemy. I to właśnie to, co zdarzyło się na Górze Karmel, miało stać się podstawą do dalszego działania Boga pod postacią zesłania deszczu. Wyobraźcie sobie 3,5 roku bez deszczu. Ja w tym tygodniu obserwowałem wiadomości, które napływają z różnych miejsc, między innymi z Turcji, ale także z Bliskiego Wschodu, gdzie nawet duże rzeki, praktycznie rzecz biorąc, są wyschnięte. Są jak gdyby małe stawy po tych rzekach w miejscach głębszych. I całe miasta, przez które przepływała rzeka, po której pływały łodzie czy barki, no niestety przestała istnieć taka rzeka.
No więc mamy do czynienia tylko w perspektywie powiedzmy jednego roku, a tutaj mamy 3,5 lata suszy. No więc jest to coś, co naprawdę trudno sobie wyobrazić. I teraz potrzeba było wiary w to, że natychmiast po tym wydarzeniu udowadniającym, kim jest prawdziwy Bóg, susza skończy się i zacznie spadać deszcz. I widzimy Eliasza, którego wiara tak mocna na górze Karmel, również była mocna, kiedy zszedł na północny stok góry i tam usiadł, ukrywszy swoją twarz między kolanami, jak mówi Słowo Boże. Ale nie dlatego, że nie chciał cokolwiek widzieć, ale dlatego, że się modlił, a wysłał swojego sługę, aby spojrzał w kierunku morza, czy czasem stamtąd nie nadchodzi jakaś chmura, która by zwiastowała deszcz. 6 razy przychodził i odchodził z wiadomością, że nic na horyzoncie się nie pojawiło. Były to wystarczające powody do tego, aby zwątpić, aby powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, i po co to wszystko było? Po co było udowadniać, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, skoro deszczu jak nie było, tak deszczu nie ma? Ale jednak nie, Eliasz ciągle wierzył, że tak się stanie. I kiedy po raz kolejny sługa Eliasza przyszedł i doniósł mu, że pojawiła się chmura wielkości połowy ludzkiej dłoni, Eliasz natychmiast wstał i spiesznym krokiem poszedł do króla, który znajdował się nadal na górze wśród tego tłumu Izraela i powiedział: zbieraj się, królu, dlatego że nadchodzi ulewa. Ale emocjonalny stan Eliasza był niezwykle pobudzony, nie tylko tym, co zdarzyło się w momencie, kiedy Pan Bóg zesłał ogień i pochłonął ofiarę, ołtarz i wodę, ale także tym, co w tym momencie miało nastąpić, kiedy zrozumiał, że ten mały obłok, który pojawił się nad morzem, jest zwiastunem ogromnego deszczu, deszczu, który za chwilę spadnie. I w tym stanie emocjonalnym, biegnąc obok wozu króla, w momencie, kiedy zaczął padać deszcz, złapał konie za uzdy i prowadził króla aż do miasta, do Samarii. Wiecie, wyścigi z koniem raczej nie są łatwe, ale jednak w tym stanie emocjonalnym Eliasz biegł. Nie szedł, ale biegł, prowadząc konie i wóz królewski, jak króla Achaba, bo ulewa była tak duża, że nie widać było drogi. To niesamowite. Ale właśnie w tym momencie zbliżamy się do tego, co stało się na pustyni damasceńskiej. Bo kiedy król wszedł do pałacu, wyszła na jego przeciw królowa Jezabel. I kiedy usłyszała o tym, co zdarzyło się właśnie na górze Karmel, a właściwie u jej podstawy, bo właśnie tam u jej podstawy nad potokiem zostali ścięci wszyscy kapłani Baala, 400 osób. Wpadła we wściekłość. Natychmiast wysłała posłańca do Eliasza z poselstwem mówiącym: jutro z tobą stanie się podobnie, jak stało się z kapłanami Baala. I w tym momencie, tak jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, Eliasz traci wiarę. Idzie na pustynię damasceńską, siada pod krzewem jałowca i tam życzy sobie śmierci. Jak to jest możliwe? Przeżyć tak wielkie doświadczenie z Bogiem i nagle stracić wiarę w Jego ochronę. Przecież jeżeli życzył sobie śmierci z ręki Boga, to znaczy, że śmierci się nie bał. Równie dobrze mogła to zrobić Jezabel, prawda? Chcę przez to pokazać,
że nasze przeświadczenie o naszej wierze, o tym, że jesteśmy pewni tego, kim dla nas jest Bóg, że jesteśmy pewni, że będziemy Mu wierni w każdych okolicznościach, jest tylko deklaracją. Rzeczywistość pokazuje, jak głęboka jest nasza wiara i jak głębokie jest nasze zaufanie do Boga. Eliasz swoją postawą pod koniec tego bardzo pracowitego dnia stracił wiarę. Doszedł do wniosku, że lepiej by było, gdyby umarł. Byłoby mu lżej. Ale historia dzieje się dalej. W 19 rozdziale od 5 wiersza czytamy. Potem położył się i zasnął pod krzewem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Jego zmęczenie było naprawdę ekstremalne. Możemy przypisać to zniechęcenie, czy nawet rozpacz z powodu tego, co usłyszał. A być może myślał, że to niezwykłe działanie Boga spowoduje, że nie tylko Izrael, ale także król i królowa nawrócą się do tego Boga, widząc te niesamowite okoliczności, które towarzyszą działaniu Boga poprzez Eliasza. Ale kiedy po raz kolejny się położył, aby odpocząć, kiedy zasnął, anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, pośl się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Kiedy to czytam, uśmiecham się, dlatego że Pan Bóg go nigdzie nie wysyłał. Nie kazał mu iść ani do Pałacu Królewskiego, ani nie kazał mu iść w jakieś odległe miejsce w Judzie, w Izraelu. Po prostu Pan Bóg mu nic nie kazał. Ale Pan Bóg jest taką istotą, że czasem pozwala na to, abyśmy realizowali swój plan. Planem Eliasza było zniknięcie z oczu Jezabel. Wiedział, że miała długie ręce i najbliższe okolice wcale nie stwarzały mu bezpieczeństwa. Więc postanowił uciec do ziemi egipskiej. Wiecie, to daleka droga. Można by powiedzieć nawet bardzo daleka droga. Dlatego, że z miejsca, z pustyni damasceńskiej do miejsca, do którego chciał się udać, jest około 600 kilometrów. Dwukrotnie posilony przez placek upieczony w niebie i wodę, która została wzięta z wody życia w niebie. Bo trudno mi sobie wyobrazić, że woda, jaka jest na ziemi, wystarczyłaby, aby mógł o sile tego pokarmu, który zjadł i wody, której napił się, biec przez 40 dni i 40 nocy bez snu. Widzimy Pana Jezusa, który pości przez 40 dni. Widzimy Mojżesza, który nie je, będąc 40 dni na górze, kiedy dostał przykazania od Boga. Ale tu mamy ekstremalny wysiłek Eliasza, który przez 40 dni i 40 nocy idzie w terenie absolutnie pustynnym. Tam nie ma żadnej roślinności. 600 kilometrów bez roślinności, bez deszczu, bez żadnej wody, bez żadnego pożywienia. Idzie w kierunku góry Synaj. Wyobrażam sobie, że ta droga w kierunku góry Synaj była podyktowana tym, że uważał, że tam jest jak gdyby Bóg bliżej człowieka. A przecież był bardzo blisko Niego, skoro polecił aniołowi, aby nakarmił go. A jednak biegnie, miał określony cel, określony plan ratowania siebie. Wydawało mu się, że gdziekolwiek się skryje, poza górą Synaj, gdzie Bóg przekazywał przykazania Izraelowi, a więc gdzie Jego obecność uświęciła tą górę, że tego schronienia nigdzie nie dostąpi, jedynie tam.
No i poszedł. Wczoraj patrzyłem na mapę tego terenu. Jest to Półwysep Synajski, to jest taki serek, można by powiedzieć. Na końcu tego serka, takiego jakby trójkątnego, znajduje się Góra Synaj. Ale teren naprawdę zniechęcający. Teren, na którym nawet trudno znaleźć zwierzęta, dlatego że po prostu nie ma ani co jeść, ani co pić. I kiedy tak sobie wyobrażam, resztką sił dociera na miejsce. Wiecie, to jest góra, która ma 2280 metrów. I chociaż oczywiście startował nie z poziomu morza, ale z wyższego rejonu, to jednak, nawet gdyby był u podnóża Góry Synaj, to wyjść na wyższy poziom w okolicach szczytu to jest 600 metrów, a więc naprawdę ekstremalny wysiłek. I w końcu, kiedy dochodzi tam, znajduje jaskinię i oddycha z ulgą, stwierdzając, tu mnie nie znajdą. Ale wiecie, Pan Bóg towarzyszył mu każdego dnia i każdej nocy podczas jego wędrówki. On szedł niemalże w jakimś amoku. Szedł w sposób bezrefleksyjny. Po prostu swój strach chciał utopić w wysiłku. No więc stanął w tej jaskini, a czytamy w 19 rozdziale i w 10 wierszu. W pewnym momencie Pan Bóg odzywa się do niego i zadaje mu pytanie. Co tu robisz, Eliaszu? To jest naprawdę pytanie, które mogło zaskoczyć Eliasza. Jak to, co robię? Przecież uciekam przed Jezabel. Ona poluje na mnie, jak na dzikie zwierzę. Ale Eliasz odpowiada w sposób, który my nazywamy zbawieniem z uczynków. Wiecie, co to jest zbawienie z uczynków? Na pewno wiecie. Jeżeli podporządkuję się Bogu, jeżeli będę wykonywał pewne czynności w sposób pozytywny, jeżeli będę miłował bliźnich, jeżeli będę wyznawał swoje grzechy, zbawienie jest dla mnie otworem. Eliasz przytacza argumenty, dla których zupełnie niepotrzebnie przyszedł na to miejsce, bo uznał, że Pan Bóg go chronił nie będzie. I mówi tak. Gorliwie stawałem w obronie Pana. Czy myślicie, że Pan Bóg potrzebuje obrońcę? Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja. Ja sam. A i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Zobaczcie, ciągle to samo psychiczne nastawienie. Uciekam, bo moje życie jest zagrożone. Uciekam, bo Pan Bóg nie chce mi pomóc. Być może tam pod tym krzakiem jałowca Pan Bóg mu mógł powiedzieć, Eliaszu, bądź spokojny, nic ci się nie stanie, nie bój się Jezabel. Ale nie. Pan Bóg chciał, żeby Eliasz zrozumiał swój charakter i swój sposób myślenia. Żeby zrozumiał, że wiara to nie jest emocja, to nie jest chwila, ale że wiara jest czymś stałym, czymś, co owocuje absolutnym podporządkowaniem się i zaufaniem do Boga. Niezależnie od okoliczności. To nie okoliczności decydują, że mamy wiarę stracić lub ją zyskać. W dalszej części 19 rozdziału Pan Bóg mówi do niego tak. Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem.
lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos, ten sam, co wcześniej. Co tu robisz, Eliaszu? Zobaczcie, że Pan Bóg nie zawsze manifestuje się przez moce przyrody. To nie wiatr, który nie tylko przewraca drzewa, ale i kruszy skały. Możecie sobie wyobrazić taki wiatr? Przypuszczam, że właśnie tam, w tym miejscu, gdzie Eliasz był w tej pieczarze, dlatego on nie wychodził. Kiedy przyszedł ten gwałtowny wiatr i nagle kamienie zaczęły z góry lecieć, Eliasz bał się stanąć w otworze pieczary, bo obawiał się o swoje życie. Ale nic nie wskazywało na to, by Pan był w tym nieprawdopodobnym wichrze. A potem było trzęsienie ziemi. Ale Biblia mówi, że również i w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A potem był ogień. Trudno ostać się przed ogniem. Ale również i w tym ogniu nie było Pana. A więc Bóg nie manifestuje się poprzez moce przyrody. Czasem może tak, ale w większości przypadków nie. Mocami przyrody tutaj na naszej planecie najczęściej rządzi zły, szatan, który powoduje wichury, trzęsienia ziemi, ma niezwykłą moc, która pozostała mu jeszcze z czasów, kiedy był najbliżej Boga, jako cherub nakrywający. No i Eliasz po raz kolejny tłumaczy Panu Bogu. Może uznał, że Pan Bóg nie zrozumiał, co powiedział wcześniej, bo powtarza dokładnie te słowa. Gorliwie stawałem w obronie Pana zastępów. Byłem Twoim obrońcą przed ludem. A w końcu stałem się banitą, uciekinierem. I w tym momencie Pan Bóg mówi do niego tak. Oczywiście nie jest to zapisane, jest to mój domysł. Eliaszu, wykonałeś swój plan. Teraz czas na mój plan. Pan rzekł do niego i idź i udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. Widzicie bezsens jego podróży, jego ucieczki? Bóg mówi, wróć z powrotem pod krzak jałowca, tam skąd wyszedłeś. A tam otrzymasz zadanie, które będziesz miał do wykonania. Niesamowite. Kiedy czytam tą historię, nie potrafię wyjść z podziwu wobec Boga, który zgadza się na nasze widzimisię. Przecież mógł powiedzieć Eliaszowi, Eliaszu, to nie ma sensu, ty tu za chwilę będziesz musiał wrócić. I być może Eliasz podjąłby taką decyzję, że skoro Pan Bóg tak mówi, no to może nie warto uciekać. Ale Pan Bóg mówi, dobra, chcesz, realizuj swój plan. I Eliasz realizował ten plan. 600 kilometrów w nogach. I to po terenie górzystym, suchym, bezwodnym. Idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Twój plan zrealizowany. Czas na mój plan. W tym przesłaniu danym Eliaszowi jest coś, co na pewno mogło go zdumieć. Achab był królem jeszcze w sile wieku. Jezabel była nie najstarszą królową. Co prawda poganką była. I spowodowała, że Achab rzeczywiście odszedł przez nią od Boga zupełnie.
Ale kiedy Pan Bóg mu mówi, że namaścisz Jehu na króla w Izraelu, a mówimy tutaj o północnym królestwie, Izrael jest już podzielony po tym czasie, kiedy Salomon umarł i jego syn wstąpił na tron, to mógł domyślać się, że czasy Achaba skończyły się. A skoro czasy Achaba skończyły się, to i czasy Jezabel. Mógł zrozumieć, że przecież rzeczywiście bezsensowną była jego ucieczka, skoro Pan postanowił doprowadzić Achaba do końca jego rządów. A skoro Achaba, to również Jezabel. Skoro ma przyjść nowy król, to również i nowa królowa. A więc Jezabel nie będzie dla niego zagrożeniem. Być może pukał się w głowę i mówił, jaki byłem głupi, po co ja taki kawał leciałem. No więc poszedł i realizował Boży plan. Możemy powiedzieć, że niedługo potem, kiedy zrealizował ten plan, na podstawie księgi, która mówi na temat Eliasza, Księgi Królewskiej pierwszej, Eliasz pomimo tego swojego pomysłu na życie został przez Boga zabrany żywo do nieba. To nie była jakaś reinkarnacja. To nie było coś, co zdarzyło się po śmierci, ale został porwany przez Boga w ognistym ryzwanie, jak mówi autor Księgi Królewskiej. Mimo całego zwątpienia, mimo tych złych doświadczeń, Pan Bóg rozumiał Eliasza i wybaczył mu jego brak zaufania i brak wiary. No więc pozostawmy Eliasza, bo Eliasz dzisiaj znajduje się rzeczywiście w tym miejscu, w którym i my chcemy się znaleźć. A zobaczmy, co stało się z innym człowiekiem, o którym mówił Boży plan, jaki miał zrealizować Eliasz. Jest tutaj powiedziane, że gdy dojdziesz na pustynię damasceńską, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. No, więc Aramejczycy mają mieć nowego króla. Chociaż w tej chwili jest Ben-Haddad królem Aramu. Jest człowiekiem, który zachorował poważnie. Jak się okazuje, Eliasz był postrzegany nie tylko przez niektórych Izraelitów, ale także przez pogan, przez Aramejczyków, jako Boży prorok. I stało się coś niesamowitego, co miało miejsce w momencie, kiedy Eliasz doszedł na pustynię i na pustynię damasceńską i doszedł właśnie do Damaszku. Eliasz faktycznie namaścił Hazaela na króla nad Aramem. Został porwany do nieba, jak powiedziałem wcześniej. I teraz na jego miejsce jest mianowany Elizeusz. Nie wiem, co myślał sobie, ale wydaje mi się, że skoro został namaszczony na króla nad Aramem, Hazael, to z całą pewnością myślał, że stanie się to z dnia na dzień. Ale mijały lata i to namaszczenie niczego nie zmieniło w jego statusie społecznym. Był nadal poddanym Ben-Haddada. Ale przychodzi taki dzień, kiedy Ben-Haddad zachorował i po pewnym czasie do Damaszku dotarł Elizeusz. I kiedy Ben-Haddad dowiedział się, że przybył mąż Boży, to jest też zastanawiające, pogański król,
Ale jednocześnie było coś w tym królu i w tym narodzie takiego, że uważali, iż Izrael ma jakieś szczególne kontakty poprzez proroków z Bogiem. I wiecie, co zrobił Ben-Hadad? No, można powiedzieć, że zachował się po królewsku. Ciężka choroba, wizja śmierci, a przecież nikt nie chce umierać. Więc kiedy usłyszał o tym, że prorok Boży przybył do Damaszku, to właśnie powiedział do Hazaela: weź z sobą dar i wyjdź na spotkanie męża Bożego i przez niego poproś Pana o wyrocznie, czy wyzdrowieje z tej choroby. Wiecie, zastanawiające jest to, że w innych okolicznościach król Izraela poszedł pytać o to, czy wyzdrowieje pogańską, można powiedzieć, wróżkę. Tutaj mamy człowieka, który jest poganinem i chce zapytać Boga Izraela o swoją przyszłość. Ale powiedziałem, że zachowuje się po królewsku. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jego życie w jego oczach było tak cenne, że nie wahał się zaproponować Elizeuszowi niesamowity dar. Posłuchajcie, co Biblia na ten temat mówi. Hazael wyszedł więc na jego spotkanie, zabrawszy ze sobą jako dar wszelkiego rodzaju cenne towary damasceńskie. Na pewno słyszeliście o stali damasceńskiej, prawda? Niezwykła stal, w niezwykły sposób wykonywana. Przez długie, długie wieki nikt nie potrafił podrobić damasceńczyków, kowali damasceńskich. Nikt nie potrafił robić takich mieczy, które wytrzymywałyby takie uderzenie na ostrzu, nie tępiąc się ani nie wyszczerbując. To naprawdę niezwykła stal. No więc czytamy, że być może i był tam miecz ze stali damasceńskiej, być może jakiś nóż, ale jest powiedziane tutaj wszelkiego rodzaju cenne towary damasceńskie załadowane, uwaga, na 40 wielbłądów. Zwykle na wielbłąda zakłada się ciężar od 400 do 500 kg. Czyli jak przeliczycie to, to można powiedzieć, minimalnie było to 16 ton, a maksymalnie 20 ton najcenniejszych towarów. Za to można by było przeżyć naprawdę doskonałe życie w luksusie. To była cena, jaką uznał Ben-Hadad za informację, czy wyzdrowieje, czy nie. Zobaczcie, jak cenne jest w naszych oczach nasze życie. Ben-Hadad dał taki dar, bo go było stać na to. My byśmy dali też wszystko za to, żeby nasze życie nie było przerwane, szczególnie w sile wieku. Ale dzieje się coś dalej. To była tylko taka ciekawostka, która została tutaj opisana, aby podkreślić, jak ważne jest życie człowieka. Ale chcę wam pokazać na przykładzie Hazaela, jak to jest, kiedy myślimy o sobie. Eliasz też myślał o sobie jako o człowieku, który jest wierny Bogu. Powiedział: Panie, ja zastawiałem się w Twoim imieniu. Robiłem wszystko, żeby uczcić Ciebie, żeby pokazać, że jesteś prawdziwym Bogiem Izraela. Ale nie znał siebie. Wydawało mu się, że jest bardzo wierzącym człowiekiem, szczególnie po tym, kiedy w cierpliwości oczekiwał na tą małą chmurę nad morzem. Ale Hazael również nie znał siebie. Posłuchajcie, co jest powiedziane dalej o tym, co zdarzyło się. Oczywiście, patrząc na zegar, muszę skrócić i chcę wam powiedzieć, że Hazael, kiedy wrócił do króla Ben-Hadada, powiedział: owszem, wyzdrowiejesz, ale wziął sprawy w swoje ręce,
I skoro został namaszczony na króla wiele lat temu, to należy pomóc Panu Bogu, bym mógł objąć królowanie. Wziął więc derkę i udusił króla, który chory leżał na łóżku. Elizeusz powiedział, że król wyzdrowieje, że Ben-Hadad wyzdrowieje. Ale to było bardzo ciekawe stwierdzenie. Posłuchajcie. Idź i powiedz mu, na pewno wyzdrowiejesz, chociaż Pan mi objawił, że na pewno umrze. Ciekawe stwierdzenie, prawda? W nim zawarte jest wszystko. Choroba nie była na śmierć. Mimo to Ben-Hadad musiał umrzeć. Dlaczego? Dlatego, że Hazael chciał zostać królem, bo przecież został namaszczony na króla. Czyli kolejny człowiek, który realizuje swój plan. To nie tylko Abraham próbował realizować swój plan, mimo Bożej obietnicy. Wielu takich ludzi było. Jakub próbował realizować swój plan. Synowie Jakuba próbowali realizować swój plan. Bo w naszych oczach rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż w Bożych oczach. Ale posłuchajcie, co zdarzyło się po tych słowach wypowiedzianych do Hazaela, a dotyczące one były właśnie wyzdrowienia i śmierci króla Ben-Haddada. I mąż Boży zatrzymał na nim swoje spojrzenie i patrzył na niego długo, aż do uprzykrzenia, a potem wybuchnął płaczem. Obcy człowiek przecież. Dlaczego płakać? Przecież miał zanieść dobrą nowinę. Można by się domyślać, że być może płakał nad tym, że popełni zbrodnię, dusząc Ben-Haddada, ale nie. Było coś więcej, co było powodem płaczu proroka. Hazael zadaje pytanie prorokowi. Dlaczego mój pan wybuchnął płaczem? A on odpowiedział, dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętom ich rozczastkasz głowy, a brzemiennym porozcinasz brzuchy. I tutaj mamy odpowiedź Hazaela, która potwierdza, że Hazael nie znał siebie. Że miał o sobie zupełnie inne mniemanie niż to, co później zdarzyło się w jego życiu. Posłuchajcie. Hazael odpowiada, czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to, Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem. To nie tylko zbrodnia na Ben-Haddadzie. Bezkarność, która w jego umyśle zrodziła się na skutek tego, że to przecież Bóg powiedział, że będzie królem, więc nic mu nie grozi. Może robić, co chce. Uważał siebie za człowieka humanitarnego, za człowieka, który nawet jeśli musi walczyć, to nie w taki sposób, aby zabijać dzieci, aby rozcinać brzuchy ciężarnym. Wydawało mu się to absolutnie niemożliwe. A okazało się, że zrobił to. Moi drodzy, jak myślicie o sobie? Czy zawsze w pozytywnych kategoriach, że kiedy słyszycie o rzeczach, które dzieją się na świecie, mówicie, nie, ja bym do tego nie był zdolny? Te przykłady pokazują, że człowiek jest zdolny do wszystkiego. Kiedy pozostawi Boga na uboczu, kiedy realizuje swój plan, kiedy ma wypracowany system do działania, by zajść jak najwyżej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Hazael skłaniał się do niskich. Przecież powiedział, a kimże ja jestem? Psem,
A wiecie, pies zawsze był uważany za takie zwierzę, które jest godne pogardy. Jeżeli ktoś kogoś nazywał, można powiedzieć, w każdym narodzie psem, to uważał go za zupełnie niegodnego uwagi. Hazael też tak patrzył na siebie. Do momentu, kiedy ambicje nie kazały mu pójść zupełnie inną drogą. Myślmy więc o sobie pozytywnie, ale myślmy kategoriami bożymi. Myślmy o sobie, że skoro jesteśmy powołani do Królestwa Bożego, to na pewno tam się znajdziemy. Ale też realizujmy Boży plan, a nie swój. Myślmy o tym, że jesteśmy niegodni Królestwa Bożego, dlatego potrzebujemy usprawiedliwienia, dlatego potrzebujemy przebaczenia, dlatego potrzebujemy życia, które nacechowane jest tym wszystkim, co cechowało Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, abyśmy wzrastali do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czy wyobrażacie sobie Chrystusa, który dusi Ben-Haddada? Chrystusa, który zachowuje się w taki sposób wobec przeciwnika, jego kobiet i dzieci? Możemy powiedzieć, że to retoryczne pytania. Czasem warto zastanowić się nad sobą, nad tym, jakie mamy wyobrażenia o sobie. Może nawet czasem stawiamy siebie za przykład, choć może niesłusznie. Warto myśleć. Warto się zastanawiać w kontekście tego, o czym mówi Biblia, abyśmy się stali naprawdę ludźmi, którzy dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej, a wtedy rzeczywiście wieczność przed nami stanie otworem. Amen.